Jak określić mężczyzn, którzy wykonują zawód przedszkolanki, niani i kosmetyczki? Dlaczego brukselka to nazwa warzywa, ale nazwiemy tak również mieszkankę Brukseli? Podczas spotkania autorskiego, które odbyło się 25 listopada w Hatsterzaka, profesor Jolanta Szpyra-Kozłowska mówiła m.in. o nierówności płci we współczesnej polszczyźnie i jej konsekwencjach. Jej najnowsza, promowana na spotkaniu książka nosi tytuł Nianiek, ministra i Japonki – eseje o języku i płci. Można stwierdzić, że polszczyzna znajduje się w tej chwili w okresie przejściowym. Pojawiają się nowe formy żeńskie, nowe feminatywy, natomiast różny jest poziom ich akceptacji. Psycholożka czy filolożka są formami, które dla jednych są już zupełnie normalne i stosują je bez żadnych problemów, natomiast znaczna część społeczeństwa uważa te formy za dziwolągi. Często słyszy się, że to jest feministyczna nowomowa i mamy skrajne opinie na ten temat. Książka adresowana jest nie tylko do językoznawców, ale również do innych badaczy związków między językiem i kulturą, socjologów, kulturoznawców oraz dziennikarzy śledzących zmiany zachodzące w polszczyźnie. Pani profesor jest autorką wielu książek i licznych artykułów z zakresu fonologii języka angielskiego i polskiego oraz kierownikiem Zakładu Fonetyki i Fonologii w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.